Damian, miło. Marcin. Ja pierwszy raz na strzelance jestem, wiecie, ale wszystko sobie kupiłem, mam karabin, mundur, buty na razie do zwrata, ale na razie wystarczą. Okulary mam, to możemy się postrzelać? No te okulary tak nie za bardzo wyglądają, wiesz? No, no kupiłem za parę złotych, no ale pan mówił, że dobre będą, mocne. Dla bezpieczeństwa sprawdzimy je. Dalej, no, no dobra. Na końcu. Słuchaj Tomek, te okulary się nie nadają. O kurczę, ale dziura. Chciałbyś, żeby tak twoje oczy wyglądały? Nie, no nie. Słuchaj Tomek, pożyczę ci dzisiaj okulary, no moje zapasowe, a te wyrzuć i kup porządne, przeznaczone do ASG. Dzięki. Nie no, chyba te okulary możemy zdjąć, gorąco w ogóle parują, tak. A poza tym w respie to. To jest niebezpieczne. No. Co chłopaki, dostaliście? No, dostaliśmy. No, ja wszystkich rozwaliłem. Taką miałem akcję, nie uwierzycie, normalnie było ich pięciu, w takim dole siedzieli, nie? A ja kurde się przyczaiłem, tylko tego nie. Przepraszam. Gorąco w tym respie, może zdejmiemy okulary? Nie, lepiej nie, bo jeszcze nigdy nie wiadomo. Dobra. Co się może wydarzyć. Cześć chłopaki, jak było? Ej, słuchaj, opuść tą broń. Przy okazji zabezpiecz. No dobra, już. Pamiętaj, żeby na respie mieć zawsze okulary założone na nos, broń zabezpieczoną i skierowaną lufą w dół. Ty, daj fajka. Nie mam. Jak zawsze nie masz. Jebamy się po browarze. W sumie dobry pomysł. Ja pierdolę. Dobra. Gdzie? Idziemy się teraz postrzelamy. O kurwa! Ale... Co, po browarze sobie pierdolę? Nie, nie. Wypić to możemy, ale po strzelance. Dobra, dobra. Alkohol i strzelanka to złe połączenie. Pili, pojedli. Możemy się strzelać. Dlaczego śmiecisz? No, tak to mi chce wyglądać. Aż tutaj ciężko przebywać i strzelać w ogóle. Masz rację. No. Pamiętaj, zawsze zabieraj swoje śmieci ze sobą. No fajnie dziwo na szczęście, nie? Strzelaliśmy. Ja to normalnie tylko szedłem, paliłem, nie? Zgana magazynka. Człowieku i dalej walę. Ja tak samo miałem, wiesz. Strzelowałem od razu. Chciał, no. Nikt nie widzi, każdy dostał. Dokładnie. No. Halo, policja? Chciałem zgłosić na bohaterów Warszawy. Idą jacyś uzbrojeni ludzie. Proszę podjechać. Ja naprawdę się boję w ogóle, co tutaj się może dziać. Proszę szybko przyjechać. Bohaterów Warszawy, tak, na głównej tutaj. Tak, proszę szybko przyjechać. Co to za ciebie?